dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej, w trakcie której zostanie podpisana umowa z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Razem z nami jest dyrektor tego centrum, pan Stanisław Dylong, prezes KPG Kestychy S.A. Leszek Bartnicki oraz prezes Dyski Sport S.A. Krzysztof Woźniak. Dzień dobry. Rozpoczniemy konferencję od naszego gościa. Panie dyrektorze, termin podpisania umowy nie jest przypadkowy, choć w przypadku krwi chyba każdy termin jest dobry, żeby ją oddawać, takie współpracy nawiązywać. My rzeczywiście jako służba krwi dostarczamy krew do naszych śląskich szpitali, do naszych 125 szpitali, dostarczamy krew cały rok, przez całą dobę, w każdej chwili ta krew może być potrzebna. My jako służba krwi w kraju bazujemy na tym, jak układa się, w dużym stopniu bazujemy na tym, jak układa się współpraca między nami, a między społecznościami lokalnymi. I cieszymy się z tego, z Państwa propozycji, że możemy współpracę kontynuować, bo my już ją zapoczątkowaliśmy dużo wcześniej i my jesteśmy wdzięczni, że Państwo jako klub, że Państwo jako ta społeczność sportowa włącza się do tego, aby promować krwiodawstwo w codziennym życiu. My staramy się również z naszej strony do tego procesu dołączyć, włączyć i z kolei jesteśmy bardzo wdzięczni, że również w obecnych czasach pandemicznych, trudnych czasach dla nas, Państwo jako klub, jako społeczność Tyska i mieszkańcy Tychów, ale i nie tylko, że Państwo włączają się w ten proces, żeby działalność służby krwi wesprzeć. I za to jesteśmy Państwu bardzo, bardzo wdzięczni. Są rzeczy, których nie można kupić nawet za największe pieniądze. Taką rzeczą są sportowe emocje, taką rzeczą jest też na pewno krew. I choćbyśmy mieli nie wiadomo jak dużo środków na koncie, to akurat tego być może najważniejszego dla ludzi leku, czyli krwi, kupić nie jesteśmy w stanie. Temat służby zdrowia, myślę, że w tych, jak pan dyrektor powiedział, trudnych, pandemicznych czasach, myślę, że ten temat jeszcze bardziej gdzieś przewija się w mediach, w naszej świadomości. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele osób potrzebuje pomocy. Pamiętamy też o tym, że COVID to nie jedyna choroba, z którą się ludzkość zmaga i szczególnie tutaj na Śląsku, w miejscu, gdzie tradycje transplantologii są bardzo, bardzo długie i bardzo chlubne. Ta krew jest niezwykle, niezwykle potrzebna, żeby ludzi ratować. Zdajemy sobie sprawę, że piłkarze, czy w ogóle sportowcy są osobami popularnymi i poprzez swoją popularność mogą pomóc w promowaniu słusznych idei. Wydaje mi się, że honorowe krwiodawstwo taką ideą na pewno jest i biorąc pod uwagę taką społeczną odpowiedzialność, jaką my jako kluby sportowe mamy, myślę, że z wielką chęcią po raz kolejny się w tę akcję włączamy. Ja pamiętam, jak byłem młodym chłopcem, to było dawno, dawno temu i moja mama, która oddawała krew, miała taką książeczkę, która pozwalała bez kolejki w czasach komuny czasem tam do sklepu pójść i skrócić trochę zakupy. Dzisiaj na szczęście do tego nie jest potrzebna legitymacja honorowego dawcy krwi, ale zdaję sobie sprawę, że krew jest bardzo potrzebna i cieszymy się, że możemy pomóc, że możemy się w tę akcję włączyć, a sportowcy to są zdrowi ludzie, więc tą swoją krwią mogą się podzielić. Dokładnie rok temu hokeiści GKS-u Tychy oddali osocze jako ozdrowieńcy, także przyczynili się też do, mam nadzieję, zwalczania koronawirusa i pomogli mieszkańcom czy społeczności lokalnej. Faktycznie jest to kontynuacja. W ostatnich latach akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród kibiców. I przypomnę, że kibice, którzy oddadzą krew, mogą otrzymać voucher, który będzie upoważniał ich do tego, aby weszli na mecze GKS-u Tychy, czy to sekcji piłki nożnej, czy to sekcji hokeja na lodzie, czy koszykówki. Serdecznie zapraszamy do oddawania krwi, serdecznie zapraszamy do pomocy i do kibicowania GKS-owi Tychy. Tak jak mówię, kontynuujemy tę współpracę wspólnie tutaj z Leszkiem Bartnińskim i z panem dyrektorem, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, zachęcamy wszystkich. A my Państwa zachęcamy teraz do zadawania pytań. Ja mam parę pytań. Piotr Girczy z Polskiej Agencji Prasowej. Pierwsze jest takie, czy to tylko będzie promocja, czy zawodnicy też oddadzą krew? Znaczy ja na pewno będę zawodników do tego nakłaniał i to nie tylko tych z pierwszego zespołu, ale mamy zespół rezerw, mamy zespół juniora starszego, w którym są już też pełnoletnie osoby, także jak najbardziej zachęcamy do tego
żeby tę krew oddać. Ja szczerze mówiąc nigdy nie oddawałem, ale igły się nie boję, także myślę, że nawet w wieku takim już słusznym jak mój, dobijającym do 40, też panie dyrektorze może można zacząć. Oczywiście każdy czas jest tutaj dobry, natomiast chcemy podpowiedzieć, że w dniu zawodu jest ogromny wysiłek ze strony zawodników, ze strony sportowców, czy przy okazji treningów. To raczej nie jest to wskazane, nie jest to zalecane, ale my tutaj organizujemy na terenie miasta wiele akcji ambulansowych, wyjazdowych, wtedy przesyłamy informacje nie tylko wcześniej zaplanowanych akcjach, ale i aktualną jak najbardziej. I jeżeli osoby już oddawały osocze, to my to osocze już przekazaliśmy pacjentom, którzy tego osocza rzeczywiście potrzebowali. Także ta współpraca była nie tylko w zakresie krwi, a krew, to na krew czekają nie tylko pacjenci z planowych zabiegów, ale niestety no i z wypadków czy to komunikacyjnych. A trzeba dodać, że Śląsk jest takim zagłębiem transplantacyjnym, gdzie dokonuje się wszystkich transplantacji, które medycyna dokonuje, to tutaj wykonuje się na Śląsku wszystkie. A więc jeśli jest informacja ze strony szpitali, to jest i przeszczep wątroby, przeszczep nerek, serce, płuco, serce, więc albo płuco, albo serce dla różnych pacjentów i dlatego my tutaj jesteśmy nazywani takim zagłębiem transplantacyjnym. Panie dyrektorze, obiecujemy przeszczepiać ideę krwiodawstwa, w takim razie wśród kibiców i wśród zawodników. Ale to dziękuję bardzo, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że nie narzekamy, nie utyskiwujemy, że tak, że jest trudno, że się nie da, tylko róbmy. Każdy z nas i Państwo tutaj wychodzą z inicjatywą, że chętnie z nami współpracę no, będziemy dalej kontynuowali i my się z tego bardzo cieszymy. Mam jeszcze pytanie, na ile? Przepraszam. Tak. Ja bym tutaj jeszcze się odniósł. Myślę, że będziemy pewnie mówić o tym, że można oddać. Sportowcy sami zdecydują, jak się czują po tym oddaniu krwi i kiedy mają ten dzień startowy. Przypomnę, że hokeiści grają troszkę częściej, koszykarze raz w tygodniu. Także myślę, że każdy, kto oddaje krew, znajdzie dla siebie termin. Ja osobiście też oddawałem krew, mam właśnie taką czerwoną książeczkę. Pamiętam, że piątek przy Oszonie. Tam kilkukrotnie czy kilkanaście razy już oddawałem krew, także zachęcam szczerze. Doktora, na ile wam jako krwiodawstwu pandemia skomplikowała, bo nie wiem, może jest strach u ludzi, że nie wiem, zarażał kogoś przez krew w tym sensie? W początkowym etapie, kiedy no, intensywność rozprzestrzeniania się była dużo, mówię o poprzednim okresie, w ubiegłym roku, wtedy odnotowaliśmy pewien spadek. Pamiętamy, co było w kopalniach, więc początkowo był to rzeczywiście spadek ilości pobieranej krwi w porównaniu z innymi województwami. Natomiast w następnym okresie, kiedy ten problem został już opanowany, my nie odnotowaliśmy spadku, wszystkie zabiegi były zabezpieczone, bo na to należy nałożyć również, że niektóre szpitale były zamieniane, czy oddziały były zamieniane z normalnych oddziałów na tak zwane covidowe i stąd też w pewnym momencie spadek, nie tylko na Śląsku, ale i w kraju, nastąpił spadek zapotrzebowania na krew. Dzięki temu nie wystąpiły trudności z zaopatrzeniem szpitali. Zresztą pytanie do Panie Prezesa, ten voucher to do bezpłatnego wejścia będzie uprawnione? Do bezpłatnego. To będzie zaproszenie na mecze. Za to dziękujemy, że bezpłatnie nasi krwiodawcy mogą na tego typu sportowe wydarzenia, że mogą w tych sportowych wydarzeniach uczestniczyć. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Pytam, bo wydaje mi się, że dla Was to jest taka duża grupa docelowa, tacy kibice w sensie ogólnym, bo to i hokej, i piłka nożna, i koszykówka w Tychach, czyli chyba warto do tej grupy trafić, jeżeli oni jeszcze nie zaczęli. Część osób już krew oddawała, ale my się cieszymy z tego, że zaczyna się rozmawia w środowisku, że jeżeli ktoś dzisiaj nie może podjąć decyzji, tak idę oddać, to może przemyśli, bo się rozmawia w środowisku i może następnym razem przyjdzie, odda krew i z tego bardzo się cieszymy i dlatego w Tychach my tutaj pobieramy dużo krwi i tutejszy szpital nigdy braków nie odczuwał, a z kolei no, są i inne miasta, gdzie są kliniki, gdzie są potężne szpitale i tam ta krew jest dostarczana z innych miast. W każdym bądź razie na terenie Śląska my tę krew pobieramy naszymi 8 ambulansami i staramy się w tym momencie, żeby nigdy dla żadnego szpitala czy pacjenta nie było konieczności przenoszenia zabiegu na inny termin i w minionym roku takiej sytuacji nie było.